We're going to New York? Yeah. Business. Are you crazy? What? Yeah, I've got business. We go to London first for a couple of nights, and we go to New York. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Mówię tak cicho, ponieważ witam się z wami w lounge na lotnisku. Jest tutaj trochę cicho, ale słuchajcie, lecimy dzisiaj do Nowego Jorku. Zaczynamy nasze wakacje. O, dziękuję, jest i on. Cześć. Na zdrowie. Że ja nie lubię latać, boję się latać, więc nie małe wyzwanie przede mną, ale stwierdziłam, że pokażę wam może, jak wygląda lot biznes klasą. Może ktoś jest ciekawy, może kogoś to zainteresuje, jeśli nie, zawsze można przewinąć, a mi przynajmniej troszeczkę to zajmie czas i skupię się na czymś innym niż na potencjalnych turbulencjach. Więc chodźcie, pokażę wam teraz, jak to wszystko tutaj wygląda. Kochani, do wyboru mamy dzisiaj różne filmy świąteczne, na przykład Grinch, The Holiday, mój ukochany film. Jejku, jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, ile wyboru. No i jest Kevin, oczywiście. Co tutaj dalej mamy? Zobaczcie. Wciskamy ten guziczek. No i tutaj mamy pilota do telewizora, mamy wtyczki do ładowarki, no i mamy kosmetyczkę z różnymi kosmetykami przygotowanymi specjalnie od The White Company na ten lot. Kosmetyczkę wam zaraz pokażę, otworzymy ją razem, ale tu pokażę wam jeszcze, mamy jeden schowek. Tutaj z kolei, o, już otwierałam, zobaczcie, lusterko. Można się przejrzeć, można się śmiało umalować. Za mną z kolei jest jeszcze lampka, jeśli byłoby ciemno i chciałoby się poczytać. Tutaj można regulować siedzenie, na przykład, czekajcie. O, teraz widzę, że już mi zjeżdża to siedzenie. A tutaj można zupełnie położyć i zrobić sobie łóżko. Lot powrotny mamy nocą, więc na pewno będę spała w samolocie i po prostu sobie zrobię siedzenie na płasko. Tutaj była dla nas od razu przygotowana też woda i słuchawki, żeby móc oczywiście obejrzeć film czy posłuchać różnych podcastów. No i tutaj mamy też stoliczek, możemy go wysuwać na dwie różne długości. Tutaj na przykład, jeżeli będę chciała montować vloga, to będzie idealna długość, natomiast jeżeli będę chciała jeść, no to muszę go sobie jeszcze wysunąć troszeczkę bliżej. I myślę, że po prostu sobie odpalę jakiś film świąteczny w trakcie, jak będziemy jedli obiad. A tutaj, moi drodzy, po drugiej stronie jest Dan. I know, but we haven't seen the first one as well. Is it? I watched the first one. Are you watching Top Gun? I'm going to watch The Holiday. I think I'm going to watch The Holiday again. I will cry. I know. Hope they have tissues in this bag. I know a lot. Enjoying. Słuchajcie, wyszliśmy w świąteczną playlistę i zobaczcie, co się ukazało moim oczom. Gdańsk. A co lepsze, Dan ma zdjęcie dokładnie z takim samym widokiem w Gdańsku. Zobaczcie, no prawie że identyko, prawie identyczny kadr. Ja to jednak umiem robić zdjęcia. No mój kochany Gdańsk nawet tutaj ze mną. Super. Kochani, właśnie dostaliśmy menu i pokażę wam, co możemy znaleźć dzisiaj do jedzonka. Zaczniemy od lunchu. Tutaj macie ofertę lunchową. Potem mamy startery. I do wyboru kilka dań głównych. Ja myślę, że pójdę w wołowinę, bo widzicie, wołowina jest tutaj zaznaczona jako pewnie najlepsza, chociaż ten kurczak też dobrze brzmi. Potem mamy deser. Dan. Potem mamy desery. Myślę, że ja pójdę w chocolate pudding. Na kolejnej stronie mamy afternoon tea, no bo to jest prawie godzinny, 8-godzinny lot. Więc mamy kanapeczki, ciasteczka, różne przekąski. No i potem mamy napoje typu różne rodzaje herbat, różne rodzaje kaw. A na drugiej stronie mamy
unikajcie. No jakby ciężko mi jedną ręką pokazywać. Na drugiej stronie mamy bar. W barze możemy znaleźć zarówno wina różnego rodzaju, jak i koktajle alkoholowe i bezalkoholowe i szampana. Więc to jest nasze menu na dzisiaj. Adam rozkminia różne opcje. O, zgubił zakrętkę. To tego szukał. Kochani, przyszła już moja przystawka. To jest tatar z łososia, świeże pieczywko, masełko. Tutaj chyba jakaś sałatka z kuskus, woda, winko. I włączyłam sobie The Holiday, mój ulubiony film świąteczny. Idealnie. Dan, what do you have to eat? What is it? Smoked tomato and coriander soup I got with a mozzarella cream. Which actually looks really good. And sparkling water, Cabernet Sauvignon Red, and champagne. Just want to start watching Top Gun, first one. Czekoladowe. No nie, nie, moi drodzy. Ja dostałam brownie, widzieliście jakie. Adam dostał od pani, mi serwował pan. Adam dostał od pani z serduszkiem w czekoladzie. Do you want to say anything? Well. Do you know what? Bye. Świetna opcja. Jak was facet wróży. Serduszko mrusują stewardessy, no. Well, excuse me. You did it? Promise? Daniel, you did. Was it you? Dobra, kochani, zabijmy troszkę czasu. Zróbmy unboxing, co jest w tej kosmetyczce z The White Compact. Uwaga, piękna, czarna kosmetyczka. Nie otwierałam jej jeszcze. Opaska na oczy. W razie jakby chciała pójść spać. Skarpetki to są pewnie te antykompresyjne, żeby nogi nie spukły. Super. Dalej. Słuchajcie, te balsamy z The White Company są obłędne, cudowne, więc mega się cieszę, bo akurat zapomniałam swojego błyszczyka, więc mega się przyda. Dalej. Krem do twarzy nawilżający, też super. Mini szczoteczka, mini pasta do zębów. Relaksujący. To jest pewnie taka kulka w sztyfcie, tak o zapachu lawendy. To mi się, słuchajcie, przyda. Wszędzie tam, gdzie wyczuwamy puls, nakładamy. Ja, która nie lubię latać, idealnie na relaks. Coś tutaj jeszcze mamy. Aha, zatyczki do uszu, super. Jakaś karteczka i... Kochani, to już ostatnia godzina naszego lotu. W tle Kevin sam w domu. Niestety nie było Kevina samego w Nowym Jorku. To by było jeszcze bardziej tematycznie. Do jedzonka mam afternoon tea. A do picia kapusie. I oficjalnie witam się z wami z mojego ulubionego miejsca na świecie, z Nowego Jorku. Tutaj jest Dan. Witamy was, kochani, z Nowego Jorku. Jezu, jak jest pięknie, no po prostu sam ten widok napawa mnie takim szczęściem. Idziemy właśnie do One Vanderbilt. Zarezerwowaliśmy bilety wcześniej.
To jest nowy punkt widokowy na mapie Nowego Jorku. W miarę nowy. Jeszcze nie mogę doczekać. I can't wait. Ach, you can't wait for breakfast. I can't wait for the meeting. Jedną, słuchajcie, z takich naszych ulubionych rzeczy w Nowym Jorku to jest spacerowanie po mieście z takim typowym nowojorskim bajglem w ręku, kawką. Dan can't wait. Dan, nie może się doczekać, już mi się języki mieszają. Dziękuję. Got it? Should we walk over there? Yeah, let's walk with this. Oh, that's warm. Kocham Nowy Jork. Ja się tu czuję jak w domu, słuchajcie. Kochani, tak się prezentuje nasz nowojorski. O, jest idana. Pychotka. Taki bardzo zimny dzień. To jest idealny sposób, żeby chodzić po ulicy, jeść coś ciepłego, pić coś ciepłego. Rewelka. Cheers! Oh, it's nice, that, isn't it? So nice, love it. It's really strong as well. I just love New York so much. Even walking on the street makes me happy. Tak wygląda ten punkt widokowy z zewnątrz. Zobaczcie tylko, jak potężny jest ten wieżowiec. Na pewno widoki będą spektakularne, ale sam punkt widokowy też podobno jest bardzo ciekawym miejscem. Director, the creator, and the writer of your story. You literally could do whatever you want. And it's just for you to sit down and navigate where you want to go. And you will get there. Wow, słuchajcie, niesamowite doświadczenie. Jak mam dla was trik, bądźcie, jak umieliście w kolejce z 40 minut wcześniej przed mówioną wizytą, a potem są tak, jest tyle ludzi, takich pomni. Teraz jesteśmy w całym przeszklonym pomieszczeniu. Tak gorąco, koniecznie wyjście o plany przeciwsłoneczne, ale super, super doświadczenie. Give me high five, yeah, I be spiked out. I can trip a referee, tell by my attitude that I'm most definitely from Yankee can. Yeah, I made the Yankee hammer famous in the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto, but I got the whole. Kochani, jesteśmy już po tym punkcie widokowym. Zdecydowanie polecam. Nawet nie chciałam wam za dużo pokazywać i opowiadać, żebyście mieli niespodziankę, bo jest tam dużo pięter. Na każdym piętrze dzieje się coś innego. Musicie to zobaczyć. Naprawdę warto. Teraz jesteśmy na kolejnym punkcie obowiązkowym na mapie Nowego Jorku i jest to Grand Central Station, więc pokażę wam teraz, jak to wygląda. Przepiękne dzieło, jeżeli chodzi o architekturę. Naprawdę przepięknie. Chodźcie, zresztą pokażę. Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic. A zobaczcie na sufit. Przepiękne. Jak zjedziecie na sam dół na tym dworcu, to jest tutaj taki market,
gdzie możecie kupić jedzonko. Jest moja ukochana cukiernia Magnolia Bakery. Różne pizze i inne takie rzeczy. I nawet nie ma dużo ludzi. Super, zaraz pewnie weźmiemy coś do jedzonka. A tutaj na kolejnym piętrze mamy jeszcze market. Kolejny. I tutaj już można zrobić, widzę, zakupy. Świeża rybka, świeże mięsko, warzywa. Ale to pięknie wygląda. Słuchajcie, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak duży wybór jest tutaj na tym ryneczku, tak bym to nazwała. Jest masa owoców, ale też świeżych ryb, jakichś różnych takich przypraw. Wygląda to naprawdę obłędnie. Zobaczcie. Ojejku, i świeże kwiaty. I gwiazda. Ale piękne. Nie no, cudowny jest ten ryneczek, słuchajcie. Żeby na dworcu takie rzeczy wypasione były i w ogóle taki piękny jest ten dworzec. Zobaczcie, na sufit na przykład. Są takie gałęzie z kryształami. Cudo. Jeszcze zobaczcie, to jest w ogóle ten dworzec z zewnątrz. Naprawdę jest piękny. Kochani, jesteśmy na Times Square. Uwielbiam to miejsce. Tętni życiem, jest pięknie. Niech was nie zmyli niebieskie niebo dzisiejszego dnia. Jest potwornie zimno. A ja jestem cała różowa od billboardów. Feels good to be back, doesn't it? Yes! Now we are on Times Square and it's a bit darker. You can really feel this atmosphere. Teraz, kochani, jak już słyszycie, leci. Oh, all I want for Christmas is you. Wcześniej, jak było tak jasno, nie było widać tych wszystkich świateł, a teraz naprawdę czuć tą magię Times Square. Słuchajcie, a co to się dzieje tutaj? Times Square tańczy i śpiewa. Kochani, idziemy właśnie do Joe's Pizza. To jest pizza, do której chodzi Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, P. Diddy, Kardashianki. Nieraz widziałam w Kardashiankach, że one uwielbiają tą pizzę. No, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. To miejsce znajduje się na samym Times Square, jak widzicie. No i podobno godne polecenia, na ścianie jest pełno celebrytów i znanych osób, które właśnie tutaj uczęszczają. A miejscówka całkiem zwyczajna, słuchajcie. Tutaj są wszystkie rodzaje pizzy, które możemy wybrać i można kupić na kawałki, ale zobaczcie, jakie te kawałki są ogromne. Tu na przykład taki jeden kawał. Zobaczcie, tutaj jest cała ściana osób, które tu były. Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Lenny Kravitz, tutaj mamy Khloe Kardashian, tutaj Kim Kardashian i cała ściana usłana jest właśnie zdjęciami znanych ludzi, którzy byli w tej pizzerii i tutaj zachodzą jak są na Times Square. Girls to the stage, cause somebody's getting paid. And free big slime out the cage. Shorty tried to play it cool, but now she wish she would've stayed. Cause every song that I made is ringing like I got engaged. Oh, come on, show me this. So there were the two you asked for, and that's Let's why see wanted if one. It's worth it. I only wanted one, so. No, you have you one. No, no, no. It's bigger than your head. It's not funny. It's bigger. The size of my head. Wow. Dan, how was pizza? Amazing. I thought it was just being a load of hype. It's actually really nice. Me too. Really good. I want to go there again. Me too. I want I'm glad to... it's just the beginning of the trip. I want to have it every single day. For That's every meal. Now Magnolia's bacon cheesecake. Yes! Oh my god, I can't wait. And a coffee. Excitement is real. I've only had one coffee all day, is it? I know. Been up since 5. But we are like on coffee called New York. Kochani, a to jest mój obecny widok, który mam przed sobą. No jak tu się nie zachwycać? Ale pięknie.
piękny. Świat jest po prostu przepiękny. Kochani, na Fifth Up możecie znaleźć darmowe, piękne show świąteczne. Pokażę wam fragment. Może ktoś się wybiera, to nie będę zdradzać całego. Trwa kilka minutek, piękne. Robi wrażenie. Kochani, zobaczcie ten widok nareszcie po 3 latach. Niesamowite. Kochani, ten widok po latach. Yeah. I'm outside in an AMG, right outside TT. Two turn, baby girl, you know me. Still with the dogs that I grew beside. All the niggas round me, riding and dying. Gotta watch the